trzeba mieć warsztat, trzeba mieć narzędzia do robienia książek artystycznych, a ten warsztat to właśnie dawało się zmieścić w tym budynku, w którym obecnie jesteśmy. Muzeum Książki Artystycznej ma 24 lata, ale nasza działalność związana z książką artystyczną trwa ponad 30. Pierwsza powstała w 1980 roku. Książka artystyczna to jest coś, co pozwoli książce jako takiej przetrwać. Pierwszy raz wszedłem, mam dosyć dobrą orientację przestrzenną, ale pogubiłem się. Stoi tu około 150 ton sprzętu przeróżnego, tak zwana końcówka Gutenberga. Ja nie lubię mieć trupów, które stoją i nigdy niczego nie chcą, bo maszyna jak nie działa, to jest bez sensu. Każdemu człowiekowi w życiu trafia się mniej więcej jednakowa ilość sprzyjający, jak niesprzyjający okoliczności. Jeden wiesz, sieje ogórki, lubi pomidory. Ja się tym fotografią. Czym się trzeba w życiu zajmować?